Program Wschodni. Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Program Wschodni, jak zawsze w soboty o tej porze. Czasem z Warszawy, czasem z Lublina, z Lublinem zaraz się połączymy, czasem z Kijowa, zazwyczaj z Kijowa, a tym razem z Lwowa. Paweł Bobołowicz jest prawdopodobnie gdzieś w rozjazdach, a na miejscu jest Artur Żak, którego państwo znają z, ze studia Lwów. Kalina Wysoczańska realizuje audycję w Lwowie i wita państwa gorąco. Wojciech Jankowski, widać jednak, że to co sakralne, to co święte jest na pierwszym miejscu. Święty domagał się, żeby przebić się przez nas dżingiel i przypomnieć o tym, że, że istnieje, a właściwie przyszły święty, jeszcze nie święty. Jakub Strzemie o błogosławionym Jakubie Strzemie jeszcze będziemy rozmawiać, ale w tej chwili wracamy do świata sakralnego, dlatego że do świata świeckiego raczej. Dlatego, że połączyliśmy się z Jakubem Olchowskim, doktor Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej. Lublin, oczywiście, oczywiście Uniwersyt Kiri Skłodowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, jak nas słychać? E, halo, dzień dobry, no tak, słyszę dobrze. Dobrze, wiem, to dobra wiadomość, słuchać? że nas słychać. Mieliśmy, mm. mamy za sobą zupełnie świeża wiadomość. Kolejne spotkanie Trójkąta Lubelskiego, Zbigniew Gabrielu Gabrielus Landsbergis, Dmytro Kułap spotkali się. Gdzie się spotkali tym razem? No takie czasy, że... Że jest to przestrzeń internetowa, cyberprzestrzeń, czyli spotkanie online. Konkluzje mniej więcej takie, że należy walczyć z dezinformacją i zagrożeniem hybrydowym. Możliwe spotkanie na wyższym szczeblu, na najwyższym szczeblu, to chyba pocieszająca wiadomość. Jak pan ocenia to spotkanie i całą inicjatywę, której my tu chyba wszyscy kibicujemy, to znaczy Trójkąt Lubelski? sama inicjatywa to jest bardzo dobra inicjatywa zwłaszcza w tej części w tej części Europy ale zanim o tym to, to może o samym spotkaniu bo, bo rzeczywiście na tym spotkaniu pojawiały się pojawiały się te rzeczy o których, o których pan mówi ale też pojawiały się kwestie dotyczące takiej bieżącej polityki regionalnej, dlatego że zasadniczo ta platforma, to znaczy Trójkąt Lubelski, ma być taką platformą współpracy politycznej przede wszystkim. Dlatego była mowa o, o relacjach z nową administracją Stanów Zjednoczonych, o, o kwestiach szczepionek, o kwestiach sytuacji na Białorusi czy o współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Ale jest Poza tą płaszczyzną polityczną jest, jest cały szereg innych innych płaszczyzn współpracy, które, które będzie można rozwijać. I, I właśnie między innymi pojawiło się też no, to, o czym Pan wspomniał, czyli kwestia bezpieczeństwa. A ponieważ w tym wymiarze bezpieczeństwa no, ostatnimi czasami najistotniejszy jest ten wymiar informacyjny, a więc no, związany ściśle z zagrożeniami niemilitarnymi czy hybrydowymi, to się to pojawiło i bardzo słusznie, dlatego że to oczywiście temat na dłuższą dyskusję, ale dlaczego słusznie? Dlatego, że Rosja zrobi wszystko i wszelkimi metodami, a, a Rosja jest znakomita w posługiwaniu się manipulacją, propagandą, dezinformacją, i Rosja zrobi wszystko, żeby ta, ta inicjatywa, ten trójkąt lubelski się nie udał, żeby nie doszło do, do, absolutnie do żadnego zacieśniania współpracy między tymi trzema państwami, dlatego że dlatego, że to jest zdecydowanie nie w interesie strategicznym Rosji, żeby jakiekolwiek państwa z jej sąsiedztwa, zwłaszcza tego tutaj na styku z Europą, ze sobą współpracowały. To jest wbrew interesom Rosji, więc Rosja będzie wszystko robić przeciwko trójkątowi lubelskiemu. No i oczywiście pamiętajmy, że bardzo ważny jest wymiar ten społeczno-kulturowy, bo, bo te trzy państwa, może cztery kiedyś, mówię o Białorusi, mają, mają trudne momentami, ale bardzo niewątpliwie wspólne i bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne. Wspomniał Pan o czwartym państwie, ażby się chciało, tak? To byłaby cała czwórka dawnej Rzeczypospolitej, tak, tak, o Białorusi, oczywiście o niej również dyskutowano. Tak, tym bardziej, że w tej, w tej dyskusji, no ponieważ dyskusja była online, więc było, było to jakby no też dość łatwe do zrealizowania, brała udział pani Słyszana Cichanowska i no. oczywiście znowu wszystkie trzy państwa potwierdziły swój, swoje poparcie dla, dla tych aspiracji demokratycznych. To jest ważny symbol, jest ważny sygnał, też, chociaż rzeczywiście nie wiemy, jak się potoczy sytuacja na Białorusi, bo to, no, to, to, to jest trudna trudna, to trudna, sytuacja i jeszcze wiele rzeczy musi się wydarzyć, żeby tam się rzeczywiście sytuacja zmieniła. Ale no, byłoby idealnie, byłoby idealnie gdyby, gdyby to nie był trójkąt lubelski, tylko no, czworokąt lubelski, powiedzmy. Tak, na dłuższą metę, taka Taka współpraca ma, miałaby z pewnością lepsze perspektywy rozwoju niż współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, na przykład, już istniejącej. Grupa Wyszehradzka dotyczy, no właśnie, jesteśmy przedzieleni Karpatami z grupą Wyszehradzką, a tutaj jest ewidentnie ta przestrzeń, która jest naszą wspólną przestrzenią i nasze interesy znajdują się tutaj. Było już dużo inicjatyw poświęconych wschodniej Europie. Ta jest chyba nam najbliższa, jak pan ocenia? 2021 rok się zaczyna. Jakie są perspektywy w tej chwili? Jeśli chodzi o, o współpracę tę, tę taką regionalną, nawet w ramach trójkąta lubelskiego. Tak, i, hmm. i zagrożenie ze wschodu dodajmy. No tak, zagrożenie ze wschodu. Niewątpliwie jest nawet. Hmm, nawet, no czym wspominaliśmy, już o tym, biorąc pod uwagę te, te różnego rodzaju e, e, działania hybrydowe, które Rosja podejmuje wobec, wobec nas, wobec Ukrainy, wobec, wobec Litwy, no wobec Ukrainy w największym stopniu oczywiście, ale to tym bardziej jest, tym bardziej jest ważne, żeby współpracować, e, w, żeby tę współpracę pogłębiać w ramach no, tutaj tej współpracy regionalnej, czyli w ramach trójkąta lubelskiego. Natomiast ważne jest też, o czym pan wspomniał na początku, że też się pojawiła zapowiedź podczas tego spotkania kontynuowania tej inicjatywy na wyższym szczeblu. Znaczy tu się spotkali ministrowie spraw zagranicznych, natomiast żeby ta inicjatywa, żeby nadać tej inicjatywie pewien, pewną moc polityczną, to ona powinna być kontynuowana na wyższym szczeblu, czyli na przykład na szczeblu głów państw. A zatem oczekujemy tego, że spotkają się głowy trzech państw. Jakub Olchowski z Lublina. Dziękuję bardzo za rozmowę i rozumiem, że my przerywamy panu Sielski poranek sobotni na łonie rodziny, bo tam y, takie sympatyczne dźwięki w tle y, dziś dochodzą. Czasem no, sympatyczne, czasem mniej, ale to, tak, tak to już jest. To przepraszamy, że zakłócamy nie, Mir powiem. domowy. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Kończymy połączenie z Lublinem, ale mamy nadzieję, że to nie ostatnie w historii programu Wschodniego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cały czas jesteśmy w programie wschodnim. Znajdujemy się w Nielublinie, już w Lwowie. Artur Żak siedzi ze mną w studiu. Zestaw newsów. Prawdopodobnie zaczynamy od covid jak zwykle. Tutaj jeszcze dodajmy pewną rzecz. Paweł Bobołowicz, który nas podsłuchuje, zwrócił uwagę, przeznaczyłem się Dmytro Kuleba. Nie wiem, jak powiedziałem. Dmytro Kuleba. Artur Żak z, z zestaw Wiadomości. Dzień dobry Państwu. E, tutaj to nie do końca jest zestaw wiadomości, a co, co bardziej luźnych, subiektywnych przemyśleń na temat tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie. E, tutaj tylko nawiążę jeszcze do trójkąta lubelskiego. Faktycznie trójkąt lubelski z perspektywy Ukrainy jest jedną z ważniejszych inicjatyw ostatnich lat. Zresztą z perspektywy Polski, czy też Litwy, też. Bo pomimo tego, że koncepcja Międzymorza istnieje już co najmniej, znaczy na pewno powyżej 100 lat, tak? Ta koncepcja istnieje. To ona nadal, moim zdaniem i zdaniem wielu analityków, jest koncepcją bardzo słuszną, bo w żaden sposób Konkurować z Rosją, nie odgrodziwszy się niejako od, e, o, od Rosji, to jest raczej niemożliwe. Ale faktycznie wracamy do rzeczy bardziej aktualnych. Tak jak. Od razu z... słyszę, że rozmawiam z Piłsudczykiem, od razu gdzieś to przybija. No dobrze. <grym> no tutaj nie chciałem akurat e, powoływać się na myśl marszałka, ale dobrze to zrozumiałeś. Faktycznie myśl marszałka nie umarła wraz z nim i nadal żyje, co mnie niewątpliwie cieszy. Mam nadzieję, że ta myśl właśnie będzie ewoluowała przede wszystkim, przede wszystkim na Ukrainie. Tak jak mówiłem, wracamy do aktualności. Najbardziej aktualny temat ostatnich co najmniej 11 miesięcy to jest koronawirus. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to statystycznie na Ukrainie w tym tygodniu liczba nowych zakażeń oscyluje około 5 tysięcy. Na początku tygodnia to nawet była liczba, jeżeli się nie mylę, coś poniżej 3 tysięcy, chyba 2700. Na dany moment to jest prawie 6 tysięcy, bo 5600 nowych zakażeń. Ale tak jak mówiłem, ostatnie tygodnie to jest w okolicach 5 tysięcy na około 50 tysięcy testów wykonywanych dziennie. To jest wynik w sumie całkiem nie najgorszy, jeżeli chodzi o obłożenie szpitali. Gorzej wygląda sytuacja w relacjach z państwem polskim. Chodzi o to, że w związku z tym, że w Polsce jest wyższy wskaźnik zakażeń, to nadal Polska dla Ukrainy. Wczoraj była kolejna aktualizacja przez rząd listy państw zwanej czerwonej strefy. Polska nadal jest w strefie czerwonej, a to w zasadniczy sposób utrudnia przekraczanie granicy, bo osoby, które z terenu Polski wjeżdżają na teren Ukrainy, powinny oprócz paszportu, czyli dokumentów pozwalających na wjazd na teren Ukrainy, posiadać także ubezpieczenie kosztów leczenia ze zwyżką zapowikłania COVID-u, a także test. Pod, muszą mieć zrobiony test 48 godzin. Przed, ewentualnie tuż po przekroczeniu granicy, no, ewentualnie kwarantanna. Tak jak powiedziałem, to w zasadniczy sposób ogranicza możliwość przyjazdu na teren Ukrainy. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas ten wskaźnik, wskaźnik się poprawi i Polska już trafi do tej tak zwanej zielonej strefy. Jeżeli nic się nie zmieniło, pewne aspekty są wyłączone współpraca kulturalna i naukowa. No tak, nie, nie. Jak najbardziej jest wykaz, wykaz osób, które mogą przekraczać e, granice. Ja mówię o takim zwykłym, jakby ktoś chciał na przykład ciebie odwieźć. E, to faktycznie faktycznie jest wykaz e, zawodów czy też e, aktywności, które pozwalają na, 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 na wjazd na teren Ukrainy. No ale niestety niestety nie każdy może przekraczać granice posługując się takimi dokumentami, bo to trzeba mieć różnego rodzaju zaproszenia, czy też od organizacji, czy to też od instytucji. Państwowych. E, tutaj, jeżeli chodzi o przekraczanie granicy, pamiętajcie, kochani, że zabieracie ze sobą przede wszystkim też ubezpieczenie kosztów leczenia. Na tym zaznaczam, bo to z jednej strony możliwość przekroczenia granicy, ale także wasze bezpieczeństwo. W tym wypadku należy być zabezpieczonym, bo rachunki za leczenie mogą być rachunkami bardzo wysokimi. I kontynuując temat koronawirusa. E, Mamy już mniej więcej ustalony plan szczepień, rządowy plan szczepień. Premier i minister zdrowia zapowiadają, że nawet mogą zacząć szczepienia 15 lutego, bo wtedy mają dotrzeć do nas pierwsze partie, pierwsze partie szczepionek. Co prawda, jest jedna jeszcze bardzo niepokojąca informacja. Ostatnio, jak czytałem, ranking, chyba Reuters opublikował taki ranking państw, które, nazwijmy to, najgorzej sobie radzą w zwalczaniu pandemii. Oczywiście tam podstawowe kryterium to jest kryterium szczepień, a na Ukrainie, według oficjalnych badań, ponad 60% obywateli Ukrainy nie chce się zaszczepić, nawet wtedy, kiedy szczepienia będą szczepieniami darmowymi i państwowymi. W grudniu to była liczba około 4, trochę powyżej 40%, więc w sumie jest tendencja rosnąca. Myślę, że do tego się w zasadniczy sposób przyczyniło informacja o tzw. chińskiej szczepionce, że rząd Ukrainy. W tym wypadku rozważa zakup jako pierwszej partii szczepionki pochodzącej z Chin. Możliwe, że to faktycznie jeszcze bardziej odrzuciło obywateli od chęci szczepienia się. Przepraszam, że wejdę w słowo i to taki może nieudany żart, ale już kiedyś podrzuciłem, gdy kupiłem zestaw maseczek, kiedyś w aptece ukraińskiej, to była czerwona gwiazda na opakowaniu, więc cały czas wyobrażam sobie, że w tej. Patrzcie, szczepionek będzie czerwona gwiazda, a ty zasz, nawet kiedyś zażartowałeś na antenie w związku z tym. I teraz chyba też to powtórzę, i jako instrukcja obsługi do tych szczepionek do, będzie dorzucona czerwona książeczka Mało. To taki w sumie częściowo niesmaczny żart może, jeżeli rozmawiamy o zdrowiu, ale faktycznie się automatycznie kojarzy. Z kolei z drugiej strony, nazwijmy to w ten sposób, czyli z tych koncernów poprzez te koncerny nazwijmy to zachodnie jak też rozmawialiśmy w środę w studiu Lwów okazało się że te koncerny wymogły na Ukrainie konieczność zrezygnowania z zakupu szczepionek poprzez regulator ukraiński Ukraina posiada organizację która przez którą są okupowane lekarstwa na terenie Ukrainy. To jest jedna z bardziej skutecznych reform antykorupcyjnych na Ukrainie. Jeżeli się nie mylę, to oni ograniczyli koszt leków, koszt zakupu leków o ponad 60%. I tutaj mówimy o lekach, które w większości przypadków ratują i przedłużają ży życie ludzi, leków, które zakupuje. Państwo. I w tym wypadku zakup tej szczepionki też miał być przez tę instytucję. Niestety właśnie między innymi Pfizer niemiecki powołując się na ochronę dóbr intelektualnych wymóg na Ukrainie skorzystanie z pośrednika. Wyznaczonego pośrednika bądź pośredników, bo dotychczas też nawet nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy to będzie jeden pośrednik, czy kilka w tym całym łańcuszku. I na daną chwilę też nie wiemy, jaka ilość, właśnie szczepionek, tak zwanych zachodnich koncernów na Ukrainę dotrze. Z tym, że tak mnie zastanawia taka jedna rzecz. Jeżeli nawet dotrą te szczepionki, a ludzie nie wykażą chęci szczepienia się, no to w sumie w tym wypadku troszeczkę koło się zamyka. I nie wiem, czy do 2023 roku, tak jak założył sobie rząd Ukrainy, e, wszyscy, czyli tam ponad 90% obywateli zostaną zaszczepieni. i Społeczeństwo uzyska tak zwaną odporność zbiorową. No ale tutaj to pozostawiam już w gestii epidemiologów. Niech liczą. Liczą, myślą i się zastanawiają nad tym, co się dzieje. Tak, a jak wiemy od jakiegoś czasu specjalistów, od wirusów, epidemii i tak dalej jest coraz więcej, przybywa, już prawie każdy zna się na tym. Czy jeszcze coś przygotowałeś Nawalny, by się tak prosił, ciągle ciągle no tak, o nie mówimy? Faktycznie no, historia z Nawalnym cały czas istnieje w przestrzeni w przestrzeni medialnej, zresztą nie tylko. Rozmawiają o tym ludzie w swoich kuchniach w domu, a także właśnie na łamach czasopism, gazet, w radiu, w telewizji. Faktycznie aresztowania w Rosji cały czas trwają. Już nie aresztowują tylko ludzi na ulicy, którzy wyszli w protesie, a także w, w, praktycznie wszystkie osoby, które są bliżej związane z Funduszem Walki z Korupcją, czyli tej, z tą organizacją, którą w sumie... O, o, na czele który stoi między innymi Nawalny. To jest jedna, jedna, jedna rzecz. Kolejna rzecz, że jak wszyscy chyba dobrze wiemy, wyszedł film Nawalnego e, o, o pałacu Putina. No i minęło chyba trochę ponad tydzień i wyszło takie kontrauderzenie. E, telegram kanał Mashi, że ja się nie mylę, rosyjski, opublikował film... E, jak wygląda ten pałac teraz? Czyli dziennikarze tego kanału, te, telegram kanału e, udali się właśnie do Gilika. E, pracownicy budowlani ich wpuścili na teren i oni zrobili zdjęcia. Faktycznie e, ten pałac wygląda praktycznie jak w filmie Nawalnego z tym, że jest na poziomie zerowym, czyli oni pokazali, że są pozrywane marmury ze ścian, że nie ma zdobień, ta słynna brama też z orłem z pałacu zimowego też, znaczy, kopia bramy z pałacu zimowego też zniknęła, no i pokazali, że film Nawalnego jest filmem nazwijmy to fejkowym, tak, bo budynek Dany teren jest zabudowany od ponad 10 lat i nadal praktycznie jest na, na poziomie zerowym właściciel nie chce się na razie ujawniać. No od razu była odpowiedź z sztabu Nawalnego, że no mniej więcej o tym oni też mówili, że budowa trwa już bardzo długo, że budują to w sposób dosyć specyficzny, że bardzo często zmieniają projekty, że duża część projektu została wykonana niefachowo, dlatego teraz trzeba było zerwać marmury, złocenia, wywieźć meble, te kanapy i, i szczotki toaletowe za... Tam chyba 5700 euro, więc no nie wiem, czy to do końca jest takie udane śledztwo. Tutaj mówię o śledztwie tego kanału Masz, który niejako jest odpowiedział właśnie na film, na film Nawalnego. Jeżeli chodzi o jeszcze Nawalnego, no tutaj, Wojtku, tak jak zawsze sobie rozmawiamy, mm, chciałem powiedzieć tylko i wyłącznie o jednej jeszcze rzeczy. O Opisie tego, co się dzieje, przez media, media ukraińskie, a także no, częściowo media polskie. Faktycznie powstało sporo informacji i to takich domniemywań, czy Nawalny jest Dobry dla Ukrainy, czy też niekoniecznie? Jednak więcej jest tych informacji, że jednak e, niekoniecznie. Większość publicystów powołuje się na jego liczne wywiady, na jego przeszłość, niejako związek z nacjonalistami e, rosyjskimi, powołują się na to, że, że on ma jednak poglądy takie imperialne, imperialistyczne, a także, że kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że Krym to nie jest kanapka, którą można oddać, zabrać, przekazać. Znaczy tutaj akurat troszeczkę mijają się z rzeczywistością, bo faktycznie nie pamiętam ten dobrze wywiad, jak Nawalnego dziennikarz dociskał, nazwijmy to w ten sposób, żeby ten zadeklarował, czy jest Krym. Ten wielokrotnie powtarzał, że formalnie, jeżeli powołując się na prawo międzynarodowe, że Krym jest ukraiński, ale faktycznie rosyjski, co jest w sumie moim zdaniem prawdą, tak, no bo na daną chwilę on jest rosyjski, o ile ja jako obywatel Ukrainy nie mogę pojechać do urzędu w Sewastopolu z ukraińskim paszportem i załatwić jakieś formalności, tylko ben, będę traktowany jako obcokrajowiec, no to uznaję, że na daną chwilę ten teren jest okupowany. Powstał też taki y, niejako wrzut informacyjny y, o, o tym, że Nawalny to jest pomysł Kremla na łagodne przejście od ery Putina do ery Bezsankcyjnej, czyli że chcą, że Moskwa wymyśliła taki sprytny plan, że poprzez właśnie tego liberała, demokratę władza łagodnie zostanie przekazana, nie jako taka łagodna, aksamitna rewolucja powstanie i władza zostanie przekazana ludziom nawalnego i nawalnemu jako no w sumie głównemu opozycyjniści rosyjskiemu e, i przez to Zachód zdejmie. Zlikwiduje większość sankcji, czy też wszystkie sankcje. I że to jest z jednej strony bardzo wygodne dla Zachodu, dlatego taka współpraca z, nazwijmy to, służbami państw. Zachodnich, że im to jest też wygodne, bo uniemożliwia na przykład takim Niemcom prowadzenie na daną chwilę skutecznych interesów z Federacją Rosyjską. No i równie dobrze, że to jest bezpieczne dla systemu rosyjskiego, także oni łagodnie nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, dostaną gwarancji bezpieczeństwa. I z własnymi majątkami gdzieś będą mogli w, na, na, nad Czarnym Morzem, w Gilinżyku, sobie odpoczywać i dożywać dni swoich ostatnich. I jeszcze jedna informacja, bardzo pozytywna, moim zdaniem. Putinowi spada poziom zaufania. Do, co prawda, do poziomu 52% na daną chwilę. To są informacje przekazane przez Meduzę. Lewada Center robiło badanie, no ale jednak w ubiegłym miesiącu mieliśmy 54, a teraz mamy 52, więc o dwa punkty poparcie dla Putina w Rosji spadło. W piątkowym poranku w Radio NET Janusz Korwin-Mikke powiedział, że ci, którzy kibicują Nawalnemu, Prezentują postawę prorosyjską, a więc czy powinniśmy kibicować Nawalnemu? No w sumie na logikę pan prezes ma rację, tak? Jeżeli, jeżeli skorzystamy tylko i wyłącznie z zadań logicznych, jeżeli byśmy to twierdzenie rozpisali właśnie jako zadanie logiczne, to pewnie pan burgista ma rację. No, ale tutaj zawsze trzeba też, moim zdaniem, kierować się sumieniem. Ja rozumiem, że podejście, że im gorzej w Rosji, tym lepiej dla nas, jest podejściem, no niejako uzasadnionym, tak. Z tym, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli zostaną przyparci maksymalnie do muru, no. To nie wiadomo, jak zareaguje właśnie nasz wschodni niedźwiedź. E, kolejna rzecz, na którą warto to zwrócić uwagę, że no, w Rosji się od paru ładnych lat dzieje gorzej, tak? dla społeczeństwa jest e, sytuacja dużo gorsza, ale w jakiś sposób poparcie dla rządu Putina nie spada. Więc może należy się zastanowić, czy przypadkiem oni nie. Z... Czy dla przeciętnego Rosjanina ważniejszy nie jest imperialne nadęcie niż, no nie wiem, pust, pust, pełna lodówka? To jest jedna rzecz, ale najistotniejsza rzecz z mojego punktu widzenia, że zawsze w takich sytuacjach oprócz zimnego pragmatyzmu warto się wykazywać jako takim zrozumieniem i empatią. Jeżeli osoba za swoje poglądy polityczne jest dyskryminowana, w tym wypadku próbowali go zabić, trafia do więzienia któryś raz z rzędu, jego bliscy są szykanowani, to tylko i wyłącznie ze zwykłej przyzwoitości warto taką osobę popierać. Oczywiście nie ślepo wierząc w jego super pozytywne, czyste zamiary, ale z Prostego punktu widzenia warto taką osobę poprzeć. No, Mandela też nie miał super czystych rączek, jak trafił do więzienia, no, ale nie był sądzony za działalność terrorystyczną, tylko za działalność na rzecz wyzwolenia swojego narodu z apartheidu. I, I dlatego większość społeczeństw, nazwijmy to cywilizowanych, popierało jego działalność. No, w tym wypadku, tak jak mówię, warto, chyba zachować ludzką twarz. A propos lodówki, kiedyś usłyszałem na Krymie takie powiedzenie: lodówki nie oszukasz, więc pożyjemy. Zobaczymy. Jest godzina 10:33. Arturze, czas. Aby zmienić trochę temat, my się skoncentrowaliśmy na tym, co cesarskie, a błogosławiony Jakub Strzemie na samym początku już chciał coś pokazać. Zatem przenosimy się do Halicza. A dlaczego? W grudniu 2020 roku do sanktuarium błogosławionego Jakuba Strzemię oraz świętych i błogosławionych metropolii halickiej i lwowskiej w Haliczu, po konserwacji wykonanej w Polsce powróciły szaty grobowe i inne przedmioty z relikwiarza błogosławionego Jakuba. Strzemie przypominam, 1340-1400 dziewięć patrona archidiecezji lwowskiej. Był tam w grudniu Konstanty Czawaga, nasz kolega z Kuriera Galicyjskiego. Jest wywiad na stronie Kurier Galicyjski. Zapraszamy, ale wracając ze Stanisławowa, wczoraj odwiedziliśmy księdza Jacka Waligurę i on jeszcze państwu parę rzeczy na ten temat opowie. Te szaty były przechowywane w bardzo różnych warunkach. Jeśli popatrzymy na przykład na wielkość sarkofagu i tak sobie pomyślimy, że wszystkie te szaty plus szczątki Jakuba, czyli jego kości zmieściły się do sarkofagu, natomiast dzisiaj, gdy patrzymy na tyle gablot, tyle miejsca potrzebują te szaty, no to sobie też można wyobrazić, w jakim one były w stanie przechowywane. Ostatnie lata przed odnalezieniem, gdy one były w kościele w Tadaniach. Jest to kościół drewniany, latem gorąco, zimą bardzo zimno, i te szaty mimo wszystko się zachowały. To, to na pewno trzeba na to patrzeć jako na cud i też jakiś znak błogosławionego Jakuba, że coś chce nam przez to wszystko powiedzieć. Gdy patrzymy na te szaty teraz, one mają brązowy kolor, ale jak ksiądz powiedział, pod mikroskopem możemy zobaczyć, jak wyglądały naprawdę, jaki był oryginalny kolor. Na ten temat to lepiej by powiedzieli konserwatorzy, ale tak się właśnie dzieje, że wszystkie szaty, które są w trumnie, one z czasem brązowieją. Dlaczego tak jest? No na to nie ma odpowiedzi. Musi być jakaś bakteria, która to powoduje. Natomiast pod mikroskopem można zobaczyć jaki był oryginalny, oryginalny kolor. Na przykład rękawiczki w biskupie były białe, dzisiaj widzimy brązowe. Mitra była taka złotawa, no na mitrze to ten złoty kolor można jeszcze Złote Adamaszek jeszcze tak troszkę zobaczyć, prawda? Oczywiście tam, gdzie jest srebrna nitka, czy złota nitka jest przez upływ czasu zniszczona, ale, ale jest, jest ciągle widoczna I, i myślę, że to jest taki, no, taki wielki znak dla nas, że błogosławiony Jakub coś chce nam przez to powiedzieć, bo jak ludzie zaczynają się interesować szatami, to przy okazji interesują się też. Postacią właściciela. W archidiecezji lwowskiej, a przynajmniej w samym Lwowie, kult świętego Jakuba był mocny. No ja bym powiedział na przestrzeni tych 600 lat od śmierci Jakuba, że było to takie falowanie, że raz ten, raz ten kult był większy, raz mniejszy. Na pewno był wielki kult po śmierci, potem ten kult trochę zaniknął. I przez to też właśnie zapomniano, gdzie Jakub, w którym miejscu kościoła Franciszkanów był pochowany. Potem po odnalezieniu trumny, po ponownym pochówku, znowu ten kult ożył. Potem znowu ten kult trochę przygasł, koniec XVIII wieku, przeniesienie relikwii i ogłoszenie dekretu w 1790 roku, że Jakub uznany zostaje za zabłogosławionego, znowu jest to. Odrodzenie kultu, potem XIX wiek, w jaki sposób znowu ten kult zanika na początku XX wieku. Arcybiskup Bilczewski bardzo o to zabiega, żeby ten kult na nowo ożył. No potem mamy czasy II wojny światowej i to wszystko, co się działo tutaj po wojnie. Nie możemy powiedzieć, żeby kultu w ogóle wtedy nie było. Na pewno ten kult był w takiej mniejszej formie, no bo takie były czasy, że nie wolno było. Odrodzenie kościoła 30 lat temu tutaj w archidiecezji i w całej Ukrainie, to odrodzenie kościoła to dla nas też tutaj jest odrodzenie. Kultu błogosławionego Jakuba. Wierzono również, że ocalił Lwów przed jednym z najazdów tatarskich. Tak, wierzono, że ocalił Lwów, stąd Jakub był uznawany za patrona Lwowa. Nad bramą jezuicką, tak zwaną bramą jezuicką, był kiedyś właśnie obraz, który przedstawiał tą cudowną obronę Lwowa. Ten obraz się nie zachował. Natomiast bardziej Jakub był czczony jako patron od bólu głowy i stąd na przykład zwyczaj błogosławienia mitrom, a zwyczaj ten, ten wziął się stąd, że w klasztorze franciszkanów w Lwowie pozostały szaty pontyfikalne Jakuba i z mitrą, która pozostała po Jakubie, kapłani jak byli zapraszani, udawali się do chorych, było nałożenie. Tej mitry na głowę, było odmówienie modlitwy, i właśnie działo się wiele cudów przez stawienictwo błogosławionego Jakuba. Ten zwyczaj dzisiaj w naszej archidiecezji został przywrócony, przez to właśnie, że tu w Haliczu została przygotowana kopia mitry, i tą mitrą jest udzielane błogosławieństwo. Druga taka mitra. Tu, mitra w Haliczu jest kopią tej mitry grobowej, natomiast mamy jeszcze w archidiecezji jedną kopię mitry Jakuba, mitry krakowskiej z klasztoru franciszkanów w Krakowie, i ta druga kopia jest w kościele w Czerwonogradzie i też tam to błogosławieństwo jest udzielane. Także ja myślę, że to od nas zależy, jaki jest kult świętego, jak będziemy dbali o ten kult. I czy dzięki temu doczekamy się jego kanalizacji? Program. Błogosławiony Jakub Strzemię już nie protestował, został dopuszczany do głosu, i już teraz dżingel został odpalony tak jak należy. A my, tutaj w studiu w Lwowie w redakcji Kuriera Galicyjskiego, mamy gościa Petro Hawryłyszyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Czytelnicy kuriera galicyjskiego znają to nazwisko, w miarę regularnie publikuje artykuły historyczne. Ci, którzy pamiętają stare edycje z programu wschodniego ze Stanisławowa, też Petra Hawry powinni pamiętać. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o o historii rodziny twojej jesteśmy na ty, więc nie będziemy tutaj e, udawać, nie będziemy sobie e, panować. E, wielka e, kamionka to jest miejscowość, z której wywodzi się jedna z Twoich e, linii. Opowiadaj. Okej, okay, dziękuję. E, właśnie historia rodziny to jest ten przykład, kiedy my najwięcej e, możemy tak zbliżyć te historie powszechne, tak? Bo jedna rzecz kiedy to czytasz gdzieś tam w książce, czy w gazecie, a jedna kiedy e, to przeszło przez Twoich rodaków, i, i tak dalej. E, to właśnie e, moja matka jest e, z, z tej wsi, wielka kamionka, obok mnie jak to gdzieś tak mniej więcej 10 km w stronę Ober obertyna. I właśnie, ale ja urodziłem się i stąd jest, jest mój ojciec, to jest e, taka wie, wieś miejskiego typu, kiedyś miasteczko Koropiec. E, I kiedyś to był buczacki powiat w czasach e, II Rzeczy Pospolitej. I tam jest e, wiadomy najbardziej taki e, bardzo piękny pałac hrabie Badeni, także e, fanaty turyzmu i z tych zabytków to wiedzą. Ale właśnie e, wrócamy do Wielkie kamionki. E, mój pradziadek, jaki ma na imię e, też jak ja Piotr, Piotr, ale Piotr Iwanyszyn. I właśnie on był e, dość wielkim właścicielem ziemi w, w, na tej wsi. E, I on ma tam gdzieś 60 e, hektarów e, ziemi takiej rolniczej. Tak? I mał e, 20 hektarów lasu, jaki właśnie szedł od tej wsi w stronę Kołomyi. Ale e, właśnie on pracował kiedyś w Stanach. On był przyczyną tej pierwszej fali emigracji zarobkowej e, z zachodniej Ukrainy do Stanów Zjednoczonych. I jego starsi bracia wyjechali, a potem i on. I właśnie przez to, że on był najmłodszy z tych e, czterech bratów i jeden, tylko jeden jaki jeszcze nie był, był nieżonaty, to bracia powiedzieli, że mamy starych rodziców, i proszę wróc na Ukrainę. I będziesz opiekować się rodzicami, i my, się tobie damy jakieś e, pieniądze, trochę, dokupię ziemię i będziesz tam sobie jak to, to wszystko gospodarować i e, dbać o naszych rodaków. I tak się zdarzyło. I on u miejscowego e, takiego polskiego pana, on kupił tej jego ziemię, jeszcze mały coś swoje. E, chociaż, jeśli chodzi o pytanie o tożsamości, to ta wieś też było pomieszona. Tam też był kościół. I tam właśnie y, było tak, no, tak jak z, zwykle, y, jak był konkordat, ta umowa, tak, jeśli narodowość syna była za ojcem, a córki za matką, tak. I y, 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 tak cień, ciężko widzielić te, te, jak to, te Czyli rzeczy. Ta, ta zasada, która obowiązywała na tych y, ziemiach, ona jak gdyby wychodzi z ustaleń kościelnych. Tak, to była kiedyś umowa między Kościołem Rzymskokatolickim i innymi, i grekokatolicką na przykład. I według niej narodowość szedła za e, jaka płeć? Stać, płeć. Córki po matce, córki po, po matce. Ta, ta, ta. Tak, tak, tak. I tak ono było. Ale chcę powiedzieć, że już jako historyk, że Те оцеченство теж пішов, вже був конфлікт польсько-український і так далі. То он, он це так якось і тільки по війні польсько-українській 1918-19 рок. І то він це в тих, що тих людей, які були заангажовані в те політики, так? А він щось звикли люди, так, і так далі. Ну, то не дуже о тим мішліли, так? І в часах передвоєнних, так? XIX wiek, XVIII, XVII, trzeba myśleć, że postrzeganie świata było trochę w inny sposób. Tak? I takie rzeczy jak narodowość to więcej jest zjawisko XIX wieku. A e, wcześniej i najw w tych czasach to, to było postrzegane jako e, najpierw religia twoja. Tak? Do, do, do którego kościoła chodzisz, czy do cerkwi grekokatolickiej, czy do prawosławnej, czy jesteś protestantem, czy jesteś wyznania tak, czy jesteś, tak? E, czy jesteś e, do kościoła chodzisz itd. Więc i tak dalej. Więc w taki sposób, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, e, to, to twoje stanowisko w tej hierarchii społecznej, twój poziom materialny i, 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 i twoja hierarchia społeczna, czy jesteś szlachty no, czy jesteś z bogatej rodziny, czy jesteś hrabia i tak dalej, i tak dalej. W taki sposób poszegano tak? I na przykład, jeśli dziewczyna ch chciała wyjść za mąż, no, co naturalna rzecz, tak? I tak dalej, tak? E, To więcej było w takich tym bardziej małych miejscowościach. Więcej było patrzono e, nie tak, powiedzmy, na, na narodowość, jak więcej było po, po, patrzono na to, jaka to jest rodzina że one jest na tym samym poziomie co twoja rodzina, o to, to więcej było ważne było, tak, żeby ta, ta rodzina swój czy ta dziewczyna, tak? czy ta rodzina jest postrzegana w społeczeństwie, jak dobra rodzina, tak, że one jest tego samego, powiedzmy, no, jakiegoś środowiska, tak, i tak dalej, i tak dalej. To mało więcej znaczenia. Ale oczywiście wiek XX, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, różne konflikty, i tak dalej, i tak dalej, polityka, ideologii, to wszystko się nakręciło i ta polityka więcej, o wiele więcej się wtrąciła się w życie zwykłych ludzi. E, no, nie wiem, czy to jest dobrze, ale tak było. Ale wracamy do kamionki. I ten mój pradziadek rozwinął bardzo dobre gospodarstwo. Tak? Mał właśnie e, trzy syna tak? i jedną córkę. Ta jedna córka to jaka najstarsza była, to właśnie moja babcia. I ona była już e, e, Hanna, tak? to można tak jak e, Anna. Tak? Anna i ten. I właśnie... E, Było e, 200 e, e, kruw, tak. E, byло, e, ma, on kupował maszyny różne dla rolnictwa. On bar on znał język niemiecki. Mój prodziadek. I on był w bardzo dobrych stosunkach relacjach, e, z z Niemcami, w relacjach z niemieckými koloniami. To było około 3 kolonii niemieckich, jeszcze z czasów Austriackie. It tak dalej. E, I właśnie 39 rok, 17 września, tak? I e, armia czerwona wchodzi do, ten, e, wchodzi właśnie do Galicji, i stanu, stało już zrozumiano, że już e, druga rzecz, po spolu, to, tak dobiega swojego końca. I te Niemcy, co ciekawe, powiedzieli: mojego uprzedzietko, słuchaj, tak i tak, my wyjeżdżamy do Niemców. Adolf Hitler i tak dalej przez ambasadę powiedzieli, że wy, my mamy umowę z bolszewikami, z komunistami, że wy Niemcy wyjeżdżacie do Niemiec tak? i macie na to prawie miesiąc i wszystko sprzedawajcie, co jest, bo tutaj będzie trochę źle, u was będzie konfiskacja i tak dalej i tak dalej. No, ale wiesz, to jest psychologia taka, wie, jak to zostawiać ziemię, jak to zostawić budynki, jak to wszystko zostawić, i tak dalej, i tak dalej. To się w głowie się nie mieściło. Zwłaszcza, że nikt nie przewidywał, jakie będą losy tych ziem, jaki obrót będzie miała ta, ta wojna, która dopiero co się rozpoczęła. Słuchaj, no tutaj, na, w, dokładnie w Galicji, tak, to nie był step, to nie był powód Ukrainy, i tak dalej. Tutaj e, pierwsza rzecz pospolita, Aust Austria, tak? Austro-Węgrzy, Austro druga rzecz po swoje, prawo e, materialnej własności, prywatnej własności, w, własności to było święte. Nikt nie mógł wyobrazić, że może ktoś przyjść i po prostu to zabrać. Wszystko. To się w głowie się nie mieściło. Prawo własności jest święte, tak? Tak, tak. No, ale u komuniści to jest nie tak. tak. Tym bardziej w rosyjskiej wersji komunizmu. tak? No i ale ich Niemcy wyjechali i się, się zacięła, tak? I on już zrozumiał, że ktoś z miejscowych komunistów powiedział mojego predziadku, że już chcą iść do niego. I to wszystko jakoś... I on jakoś, nie wiem, za dwie noce sprzedał 200 krów, <grych> żeby, żeby żadnej nie zostało <grych> dla władzy komunistycznej. To tak, znaczy tak. ktoś powiedział z znajomych z komunistów, uważaj, bo to, bo się też interesują. tak, tak wieś, Mój pradziadek, on e, zatrudniał 30 osób w tej miejscowości. I dawał, czasem on nawet, dawał pracę nawet biednym ludziom, tak, jakie, bo On nie potrzebował ich pracy. Tak? bo wystarczało tego, co było, ale on dał, to było takie pojęcie, jak praca za jedzenie. Że byli na ile biedni ludzie, żeby przeżyć, przychodzili, daj jakie chcesz pracy, tylko żeby ten, tylko żeby e, nie umiesz z głodu. I on właśnie to robił, tak? I on był postrzegany, że jest dobry człowiek, tak? Że nie ten. I e, e, zabrali wszystko, zabrali żywia i na podwórku mojego pradziadka zrobili e, kolchoz, tak? Kolhoz, tak, gospodarstwo ro, 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 rolnicze, państwowe. Tak. I nawet teraz tam stoi jeszcze jedna stajnia, że jeszcze zbudował mój pradziadek. I nie ma tego kolhozu, i tak dalej. I teraz jeden polski fermer oryduje to, i ma fermę, i zrasz, tam jest szwini u niego, i tak dalej, i różne, różne e, rzeczy. I pojechał na Syberię. Mój pradziadek z, z dziećmi pojechał na Syberię. Moja, prababcia, moja babcia... Znaczy, jego... Pojechał to brzmi dość łagodnie. Wywieziony, tak, wywieziony. Moja babcia to było w szkole i przy, przy, przyszli żołnierze i szkoły, z klasy, z, z uroku, zajęć za, zabrali po prostu na takie fury, na fira, fira, tak, wóz do koło Kołomyi w pociąg i miesiąc jechali do Krasnojarska i potem z Krasnojarska jeszcze Taiga, gdzieś tam jeszcze około tam 80 km od Krasnojarska, i takie baraki. I był strasznie głód. Dali jedne siekiry, i jedne takie małe podawki z zapałek. I miejsce w, w tym, w takim baraku, jak kazarma taka wielka z drzewa. Straszny mróz i tak dalej. Nie było co jeść, i najmłodszy brat zginął z głodu, Od, no, że zachorował, że mało, mało jedzenie I moja babcia wspominała, że e, dzieci, dzieci między sobą walczyli o chleb, czyli o skórę, o drzemiaku i tak dalej, na ile byli głodni. Tak? I to na przykład moja babcia wspaniałe ukończyła szkołę. Była bardzo dobrą matematyce, ale ona, nie, żadne, ona trzy razy próbowała wstąpić do instytutu, do technikum, tak, żeby mieć oświatę. I ona miała po prostu też że jest e, córką wroga narodu. Tak, wroga wr narodu. Ona nie mogła zrobić kariery. Ale w tej wsi Wielkiej Kamionki została e, babcia po matce. Po, ma po matce mojej babci. Tak. I właśnie... E, a u nas jest tak, że musisz dbać так, у своїх родаку, так. І, так, і б, по, так, вже по війні е, е, дітям, тих, хто був вишедлений, було дозволення е, е, już, е ну, їхати собі в якесь інше місце. Так. І е, була дезізія, що вона мусить вручити і опікуватися ще бабцю. І вона вручила до тієї всі. І власне, вже A jaka praca na wsi? kolhos, tak. I poszła pracować na e, ziemię swojego ojca. kolhos i uprawiać jak zwykła taka, no, jak, jak z, zwykła tak dziewczyna ze wsi. I e, pracowała z ludźmi, jakie kiedyś pracowali na, na nasze rodziny, tak? Ale ona nawet tam zrobiła karierę stała brygadyrą. I miała pod sobą gdzieś tam 50 osób, że zajmowali się, no, wzrastaniem różnych, e, tam, E, ważył i tak dalej. I w jakimś tam roku chcieli dawać jej bohatera pracy socjalistycznej. Pomimo ale, tego, że była wrogiem Tak, Ona e, miała najwięcej sukcesów w rolnictwie, ona dawała największy ten e, wróżej i tak dalej. To, to powiedzieli, że nie, bo, bo jest po, no, z takiej rodziny, że jest no, po, ten polityczny. Ale głowa tego e, kolchozu, e, no, jakby. Wiesz, w Związku Radzieckim też byli mądri ludzie, taki rozumieli, że życie się trzyma się na takich ludziach aktywnych, tak? jaki mogą uprawiać, tak? i tak, tak mają jakieś zdolności. To mm, on po, powiedział mojej babci, że on ma winy przed nią, że ona tak pracuje i tak dalej, i w żaden sposób jakoś jej nie oddział. Się. Powiedział, co chce, a moja matka już wyszedła za mąż wtedy, y, o, gdzieś tak 80 y, osi, rok. No i, ma, i matka mówił, żeby chciała samochód, tak? I tak nie można było wolno kupić sobie samochód, To, to też pomogli jej przez ten kolkhoz kupić samochód dla, dla, dla właśnie moich rodziców. I tak i tak e, właśnie taki paradoks tego życia, tak, że to się zmienia, czas trwa. Związek Radziecki, komuniści oni zniszczyli ten e, tryb życia, ten ustawiony tryb, tryb życia i. I jakaś historia pokazała, że to jest źle. To jest źle, bo, bo każdy musi zajmować się swoim. Tak? Każdy musi zajmować się swoim, i tak jest. Krótko mówiąc, konkluzja jest taka, że czy Polacy, czy Ukraińcy, jeżeli byli zamożni, jeżeli się zaliczyli do kategorii koł, Kułaków, zresztą podobnie było z Żydami, to ich yy, los był podobny. Tak, ta, Mój dziadek, jaki już ożenił się na mojej babci, to on był już z polskiej rodziny. To i też zabrali, no, był mniej bogatszy, ale zabrali też i ten. On był jeszcze w Wojsku Radzieckim w 1944 mobilizowany. On wrócił i użenił się, użenił się tak na, na tej mojej babcie, bo ona była z mniej więcej takiego samego. A metody bolszewickie są ciągle żywe. Karina Wysoczańska grozi mi tutaj, <grym> że ze mną <grym> no, będzie podobny los. No, historycy lubią gadać. Petro Hawryłyszyn był naszym gościem. Artur Żak, współprowadzący Wojciech Jankowski. Karina Wysoczańska realizowała audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Najprawdopodobniej Podobnie Paweł Bobołowicz i oczywiście zapraszamy w środę na studio lwów. Dziękuję. Program wschodni.